Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie w klubie. Relaks. Andrzeju, kochany, powiedz mi, jak się bawisz na naszym sylwestrze? No ja akurat się nie bawię, ale jak widać, atmosfera fajna. Powiedzcie Państwo, jak się bawicie tutaj na Sylwestrze? Bardzo super tutaj jest, jesteśmy pierwszy raz tutaj z mężem. Wiemy, że tutaj od dawna jest Sylwester, ale nie mieliśmy okazji tutaj przybyć, ale impreza jest naprawdę przednia. Jest bardzo elegancko, krótko mówiąc. Bardzo się cieszymy, ja też tak uważam, zgadzam się z Państwem, dlatego też tutaj jestem dzisiaj i się bawię. Ja myślę, że Sylwestra tutaj u Andrzeja nie trzeba reklamować. Ja jestem tutaj już kolejny raz i widać po frekwencji, że tutaj ludzie po prostu sami się pchają drzwiami i oknami do ciebie. Zawsze jest świetna impreza, muzyka jest przednia, jedzenie super, więc jesteśmy bardzo zadowoleni i zawsze z przyjemnością wracamy. Myślę, że nie tylko my, ale również inni goście, prawda? No tak myślę, no staram się jak mogę, naprawdę. Życzymy wszystkim, Andrzeju, na nowy rok. Zdrowia, jak mam pod pięć palców, to jest tak. Zdrowia, zdrowia, no i jeszcze raz seksu. A proszę mi powiedzieć, jaki był ten rok dla Państwa? Dla nas no taki troszkę ciężki. Mamy trochę obowiązków, troje dzieci, tym bliźniaki, dlatego mamy dużo pracy, ale staramy się to ciągnąć do przodu i ten rok mamy zamiar zakończyć dobrze i w nowy wyjść jeszcze lepiej. Cudownie, no to tym bardziej cieszę się, że Państwo znaleźliście czas, żeby przyjść tutaj i dzisiaj się pobawić. Dobrze, że mamy dziadku. No, bardzo im dziękujemy za to. Tak, potwierdzam, dziadkowie to jest najlepsza inwestycja, po prostu my też z dziadkami nasze dzieci. Proszę mi powiedzieć, czego Państwo życzą naszym widzom na najbliższy, na zbliżający się rok? Na pewno zdrowia, spokoju, szacunku do drugiej osoby, mniej nerwów i żeby żyć w zgodzie, bo to jest najważniejsze, żeby się nie kłócić, to będzie, myślę, dobrze. Cudowne życzę. To jest najważniejsze. Czy Pani coś doda jeszcze? Ja też tylko uważam, że tylko zdrowie, bo jak będzie zdrowie, to będzie wszystko. Super, bardzo dziękuję, pozdrawiamy naszych widzów. Jeszcze raz, serce moje w twojej dłoni.
Życzę, żeby Państwo mieli odwagę spełniać swoje marzenia, żebyście mieli swoje piękne cele, żebyście się rozwijali, dążyli do tego, co sprawia Wam największą radość i dużo, dużo, dużo szczęścia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam bardzo serdecznie. Kurczę, ona dopiero dziesiątka.